Cześć, witajcie, z tej strony Natek. W tym filmie wam pokażę, jak ściągnąć modyfikację do Bimeji CRD Monster Truck 3.0. I wiele z was się pytało, jak to ściągnąć, więc wam w tym filmie to pokażę. I ściąganie tego jest bardzo dziwne, ponieważ jak się tutaj kliknie na ściągnij, to się pokaże nowa karta z tym samym, znowu się kliknie ściągnij, się znowu pokaże taka sama karta. Więc żeby to ściągnąć, trzeba tutaj kliknąć na Sign Up i stworzyć konto lub się zalogować. I to trzeba wypełnić, żeby stworzyć konto. Klikamy nie jestem robotem, to odznaczamy i zaznaczamy to. Klikamy tutaj. Teraz dostaniecie maila, żeby zweryfikować wasze konto, więc wchodzicie na tego maila, którym się tutaj zalogowaliście. Jak widzicie, już mi się tutaj pokazało mail od Beam Monsters. Klikacie tutaj na tego linka, co wam się tu pokazał w tym mailu, i klikacie Validate my account. I teraz jesteście tutaj zalogowani, więc klikacie na to. Teraz troszkę zjeżdżacie i tutaj będzie Download this file. Klikacie na to i wam się ściąga, więc ja nie wiem, po co trzeba stworzyć konto, żeby ściągnąć modyfikację do BeamNG. Jest to bardzo dziwne i mam nadzieję, że inne stronki z modyfikacjami nie zrobią tego samego, bo to nie ma sensu, więc link do tego będziecie mieli w opisie. Więc jeżeli nie chcecie pominąć żadnego kolejnego filmu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Cześć!